Jak najlepiej spędzić Dzień Kobiet? Kolacja, kino, a może taniec? Z tej ostatniej propozycji skorzystało wiele kobiet w czasie Zumba Party w hali sportowej. Ruch jest dobry na wszystko, więc dlaczego z okazji nadchodzącego Dnia Kobiet nie skorzystać z możliwości nauczenia się kilku latynoskich figur? Instruktorka tańców Latino przygotowała dla wszystkich kobiet aktywny wieczór z tańcem w roli głównej. Pojawiło się wiele zainteresowanych pań w różnym wieku. I nic dziwnego, zamiast oglądać filmy i przegryzać chipsy, lepiej spalić kalorie, poznać nowe osoby oraz nauczyć się tańczyć, aby potem zaskoczyć na parkiecie nie tylko swojego mężczyznę. Taneczny babski wieczór można uznać za wyjątkowo udany, a z okazji nadchodzącego Święta Kobiet wszystkim paniom składamy jak najlepsze życzenia. Ponieważ jestem instruktorem zumby, wpadłam na pomysł, aby zaproponować taką akcję w wielu ośrodkach kultury, między innymi właśnie tutaj w Żorach. Wspólnie właśnie z Mosirem postanowiliśmy zorganizować taką akcję z okazji Dnia Kobiet pod tytułem Zumba Party. To jest dopiero pierwsza impreza z tego cyklu. Myślę, że akcja będzie się rozwijała. W przyszłości mam w planie zorganizować Zumba Party dla dzieci i to będzie gdzieś w okolicach, myślę, w okolicach 1 czerwca. Prowadzimy zajęcia zumby w klubie Rebus każdy piątek o 16:45. Gorąco zapraszam wszystkich, którzy chcą potańczyć sobie zumbę. Oprócz tego jeszcze mamy zajęcia w Rybnickim Centrum Kultury każdą środę o godzinie 20 i w sobotę o godzinie 11. W Wodzisławiu w Miejskim Domu Kultury w soboty godzina 9. Poniedziałki to z kolei jest Radlin, Miejski Ośrodek Kultury, godzina 17:30 oraz Pszów, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, godzina 19. Także jeżeli Państwo będą zainteresowani, ja myślę, że w harmonogramie na stronie tańczymy.com można wszystkie te informacje na temat, gdzie prowadzimy zajęcia i w jakich ośrodkach, a ponieważ rozrzut mamy ogromny, myślę, że warto tam zajrzeć. Więc co do takiego zumba? Zumba to jest fuzja. Fuzja fitnessu, aerobiku oraz tańców latynoamerykańskich. Zresztą w rytmie już tutaj słychać się te gorące latynoskie rytmy. One porywają tak do tego stopnia, że chce się nam tańczyć, chce się bawić. No a co najważniejsze, no przy tańcu wiele się może dziać z naszą sylwetką, a paniom przede wszystkim o to chodzi. To jest spalanie kalorii. W czasie takiego jednego seansu, jednych zajęć możemy spalić 800 kalorii, więc myślę, że warto się potrudzić, postarać. No ale właściwie zumba to jest przede wszystkim świetna zabawa. Panie przychodzą na zajęcia, panowie, dzieci, no i właściwie mają się za zadanie bawić. Głównie zabawa przyświeca temu celowi. Zumba poza tym jest na tyle uniwersalna, na tyle prosta, że można ją tańczyć właściwie w każdym wieku, bez żadnych barier. Można ją tańczyć, mogą tańczyć kobiety, mogą tańczyć mężczyźni. Można również zumbę tańczyć bez żadnego przygotowania tanecznego. Więc myślę, że uniwersalność zumby jest naprawdę rewelacyjna.